I chciałem dzisiaj zacząć od tematyki audio analogowego, o którą bardzo często pytaliście. Na ten moment zintegrowaliśmy urządzenia Hika. Ja może pokażę, jak wygląda w ogóle proces dodawania takiego audio analogowego w SafeStar. Nadmienię też, że jesteśmy w trakcie ukończenia integracji audio analogowego w Camect, a już niedługo nawet w Dahua. Więc tak, przejdę do. Ja tu tylko uzupełnię. Generalnie zrobiliśmy to na Hiku. Było nam tak najprościej, ale też jeden z klientów nas bardzo o to prosił, bo ma dużo tych Hików. W tej chwili jest integracja już przygotowana dla Camecta. To jest takie nowe urządzenie, niektórzy mogą jeszcze nie znać. Ten Camect już działa, już jest na środowisku deweloperskim w testach. Lada chwila będzie na produkcji. Na pewno niedługo się pojawi Dahua. No i prawdopodobnie, czy prawie na pewno po ONWIF-ie będzie można też to zrobić, dlatego że wiele urządzeń jednak z tym ONWIF-em jest kompatybilnych, będzie coraz więcej, więc my też ten ONWIF rozwijamy. Więc te dodatkowe rzeczy myślę w przeciągu kilku najbliższych tygodni się pojawią. Ja tylko dopytam, i widoczny jest SafeStar? Widzicie? Tak, no i super, dobrze. Jeżeli chodzi o audio analogowe, na ten moment metoda przesyłania komunikatów wygląda w ten sposób, że macie możliwość dopisania plików tekstowych audio, które będą przetworzone na mowę. I komunikat może być wydawany poprzez przyciśnięcie guzika na konsoli przez operatora. Ja może przejdę pokazać, jak dodaje się same pliki audio, jak się je tworzy. Przechodzimy do konta danych słownikowych i mamy taki ładną nową zakładkę. Dodawanie plików audio. Po lewej stronie jest utworzenie takiego pliku i możemy wpisać dowolny tekst, który zostanie wypowiedziany przez lektora. Używając takich znaków jak kropka, przecinek, możemy spowolnić troszkę mówienie, na przykład odstępy między słowami. I ja tutaj stworzyłem kilka plików. Ja nie wiem, czy będzie słychać, zaraz sobie sprawdzimy. Proszę opuścić teren obiektu. Proszę opuścić teren obiektu. Czy było cokolwiek słychać? Czy nie jest to słyszalne i słychać było? Super. Na przykład w tym kolejnym jest wykorzystany przecinek, więc słowo testowy ma chwilę przerwy pomiędzy komunikat audio. Testowy komunikat audio. Generalnie rzecz biorąc. Przepraszam, Paweł, ja tutaj skomentuję, przepraszam tak na szybciutko, bo tu może ktoś jakby też nie nadążyć za naszym ciągiem myślowym. Posłuchajcie, my wyszliśmy z takiego założenia, że w tych, mimo że jest to audio analogowe i pewnych rzeczy nie da się tam zrobić, to jednak w celu zapewnienia odpowiedniej jakości, no pewne rzeczy powinny być pewne i zarejestrowane. I teraz, jeżeli wyobrazicie sobie taki standardowy model, w którym operator bierze mikrofon i coś mówi do tego głośnika, no to jest fatalna sytuacja, w której kompletnie nie mamy żadnej gwarancji, co zostało powiedziane, kiedy zostało powiedziane, czy zostało powiedziane i czy w ogóle zostało wygłoszone przez głośnik analogowy na końcu. Więc są pewne rzeczy, których my nie przeskoczymy. Natomiast jeśli chodzi o nasze rozwiązanie, to jest tak zrobione, że żeby nie trzeba było po pierwsze używać tego mikrofonu, żeby ten operator nie musiał sam z siebie w środku nocy w różnych sytuacjach coś tam mówić, gadać, nie wiadomo tak naprawdę, co on by tam miał powiedzieć. W związku z tym wychodzimy z założenia, że firma sobie ustawi pewne ustandaryzowane komunikaty, które będą przyporządkowane do obiektów. No bo wiadomo, że są proste, stałe komunikaty. Drugą rzeczą, jaką wyszliśmy, to żeby uwolnić jakby firmę z tego problemu nagrywania tego audio, no bo to nie wszyscy mają do tego talent, żeby nagrać taki komunikat. Zaprzęgliśmy do tego taki algorytm text to speech, czyli zamieniający tekst pisany na mowę. Jest to usługa na Amazonie. I chodzi o to, że po prostu sobie wpisujecie, co ma być powiedziane, i to jest zamieniane na głos no, sztucznej inteligencji, bo to sztuczna inteligencja generalnie mówi. Ale to nam daje tą pewność, że potem, jeżeli taki komunikat zostanie wyzwolony,
to w SafeStarze jest dokładnie zarejestrowane, kiedy został wyzwolony i tak naprawdę automatycznie, co tam zostało powiedziane. I to jest w wersji też i pisanej, i mówionej, więc to tak jakby Paweł, wracając... Opowiedział za mnie to, co chciałem powiedzieć podczas pokazywania odtworzenia na obiekcie. Aha, to ten, jeśli chodzi, tutaj Dawid pyta, czy można wybrać innego lektora. No, generalnie jest taka funkcja, my możemy, jest w Amazonie, mamy w AWS-ie mamy 4 różnych lektorów, 2 mężczyzn, 2 kobiety. Wybraliśmy taki najbardziej poważny, seriożny ten głos, ale jak ktoś naprawdę proszę będzie opuścić chciał... teren obiektu. Tak, jak ktoś będzie chciał taki głos, powiedzmy inny, to może tutaj będzie możliwość wybrania. Na chwilę obecną tego nie ma, ale pójdzie na głos. No nie, tutaj nie możemy wchodzić tutaj w kwestie praw autorskich czy wizerunku, więc ten tak, to byłby dobry case z Pudzianem. Dobrze, Paweł, proszę kontynuuj. Okej, teraz tak, jeżeli chodzi o ilości plików, to możecie tworzyć dowolną ilość, którą później można przydzielać do konkretnych urządzeń wideo. To nie jest tak, że wszystkie będą dostępne do jednego urządzenia, bo może nie będzie takiej potrzeby, więc jeżeli macie jakieś kustomizowane zapowiedzi dla danych obiektów, to oczywiście można je tu stworzyć, a później przypisać do konkretnego urządzenia wideo. I mając utworzone takie pliki, możemy przejść do podczas tworzenia urządzenia wideo, w tym przypadku weźmiemy sobie Hika, przechodząc, została stworzona dodatkowa zakładka właśnie informująca o komunikatach audio i z listy, która się wyświetla, będą pokazywały się wszystkie zapowiedzi, które zostały nagrane i możemy je przydzielać do danego urządzenia. Oczywiście nie musimy wszystkie, tak jak powiedziałem. Dobrze, zapiszmy sobie to. Czy tych komunikatów w zależności od sytuacji, no, można sobie wcześniej zdefiniować i podłączać tak, jak to jest, że tak powiem, na danym obiekcie przyjęte. Przyjęte, dokładnie tak. Generalnie rzecz biorąc, wracamy na konsolę, bo w tym momencie już mamy do dyspozycji te komunikaty, które dodałem do urządzenia. Jeżeli z danego obiektu występuje alarm, tutaj w tym przypadku to będzie bodajże ten obiekt, mamy ikonkę, tak jak w przypadku VoIP-a, ale to za chwilkę opowiem, najeżdżając na ikonkę z nazwą urządzenia wideo, czyli też jest istotne, jak nazywacie urządzenie wideo, bo ta nazwa się tutaj pokazuje, wyświetlają się komunikaty, które dodaliśmy wcześniej. Po wybraniu takiego komunikatu następuje połączenie z rejestratorem, próba nawiązania komunikacji audio i system pokazuje, że spróbował taki komunikat wysłać. Dodaje nam się to do notatek. To jest dosyć ważna informacja, o której Krzysztof wcześniej powiedział. Mamy odtworzenie komunikatu audio, jest tekst tego komunikatu, więc w przypadku raportów ze zdarzeń będziemy widzieć takie odtworzenie. Znaczy tutaj oczywiście jeszcze Paweł uzupełnię, bo to nie tyle, co system spróbował wysłać, tylko że system wysłał do rejestratora polecenie wypowiedzenia tego i dostał informację, że rejestrator to jakby odebrał i odtworzył. Natomiast tutaj się kończy ta granica cyfrowości w tego rozwiązania i już potem to, co się dzieje w tym torze analogowym, to już jakby jest inna bajka. Natomiast cały ten tor cyfrowy od samego początku do tego rejestratora tutaj jakby mamy w notatkach potwierdzenie, że to zostało powiedziane. Dokładnie tak. Oczywiście możemy kilkukrotnie odtwarzać jeden ten sam komunikat i on zostanie odtworzony kolejny raz, także to nie jest ograniczone jednokrotnością. Wiadomo, możemy zakończyć obsługę i w tym momencie przejść do kolejnego zdarzenia, które też może zawierać takie pliki audio czy tam rejestratory z wpisanymi tymi plikami. Tak jak powiedzieliśmy na początku, mamy już tą integrację z Hikiem, za sekundkę będzie wgrana integracja do Camecta, a za jakiś czas do Dahuły czy też Unvifu. I tak naprawdę proces jest bardzo prosty, nie wymaga większych skomplikowanych zadań w SafeStarze. Jeżeli chodzi o analogowe audio, z punktu widzenia samego SafeStara, to jest tyle.
Chciałbym Wam pokazać jeszcze tym, którzy nie wiedzą, jeżeli chodzi o drugą formę komunikacji, tą taką bardziej złożoną i bardziej skalowalną, no to system SafeStart dysponuje całym układem VoIP, centralami VoIP-owymi i możliwością nadawania tych komunikatów bezpośrednio przez operatorów za pomocą telefonów czy softfonów. Można wydawać nie tylko komunikaty, możliwość też komunikacji dwukierunkowej, rozmowy przez wideo, domofony, telefony i tak dalej. Za chwilę opowiem o plusach tych rozwiązań, ale też pokażę, jak to wygląda od tej strony, czyli dodawania samego urządzenia audio VoIP-owego w systemie. Przechodzimy sobie do, oczywiście nadmienię, że moduł VoIP-owy trzeba mieć uruchomiony, operatorzy mają swoje numery wewnętrzne i mogą wykonywać połączenia do urządzeń na obiektach. Najpierw konfiguracja. Przejdźmy do urządzeń tym razem, nie urządzeń wideo, bo tak jakby jeszcze nadmienię, że sam system VoIP jest niezależny od urządzeń jakichkolwiek innych na obiekcie, czyli tutaj nie ma konieczności zestawiania tego z kamerami na przykład. Dobrze, jest specjalna zakładka, urządzenia telemetryczne. Dodajemy urządzenie takiego typu jak właśnie telemetryczne. System pomaga nam dodać numer telefonu, możemy go wygenerować, dostajemy taki numer jak tutaj, czyli na przykład 106-124. Ten początek jest niezmienny, on jest przypisany do waszych kont i każdy ma inny. Następny jest generowany, więc tak naprawdę urządzenie typu głośnik dostanie swój indywidualny numer. Bardzo ważną rzeczą jest wpisanie hasła, które nie będzie powtarzalne w każdym urządzeniu. Trzeba pamiętać, że w SafeStart wyświetlają się te hasła, więc raczej nie zapomnijcie, co wpisaliście. I to jest bardzo istotne. Często zdarza się tak, że ktoś wpisuje to samo hasło do wielu głośników. O bezpieczeństwie VoIP-a porozmawiamy kiedy indziej. Znaczy porozmawiamy na warsztatach. Tak jest, porozmawiamy na warsztatach, więc będzie temu poświęcony dosyć duży panel. Jeżeli chodzi o hasła, na pewno nie takie same i dosyć złożone. Będzie to widoczne po dodaniu. Możemy oczywiście dodać jakąś nazwę, która też wyświetli się operatorowi. Dajmy głośnik. I w tym momencie dodajemy to do obiektu. Ja zrobię sobie to do jakiegokolwiek, który pojawia się panel konfiguracyjny. W tym panelu właśnie widać identyfikator urządzenia. Jego będziecie przepisywać do urządzeń zewnętrznych typu VoIP, czy to będą głośniki, czy to będą moduły audio, domofony. A i tu jest to hasło, które wpisaliśmy. Możemy oczywiście wybrać w konfiguracji podstawowej typ urządzenia. To jest przydatne, żebyście wiedzieli, co jest po drugiej stronie, czy to jest telefon, domofon, czy na przykład głośnik. Pozostałe dane nie są wymagane, jeżeli z urządzeniem nie ma żadnych problemów komunikacyjnych. I na tym, na ten moment można też zakończyć śmiało konfigurację VoIP-ową. Ja może pokażę, jak się obsługuje takie połączenia. Weźmy sobie obiekt, na którym jestem pewien, że jest urządzenie podpięte. I tak samo jak wyświetlało się to w przypadku audio analogowego, tutaj wyświetla nam się kolejny przycisk, w którym możemy zrealizować połączenie. Pozwolę sobie zadzwonić, system przejdzie do połączenia, jest to słyszalne po tamtej stronie. Ciekawe urządzenie po drugiej stronie ma wbudowany mikrofon, akurat dodzwoniłem się tam na głośnik, który jest u Artura, więc pewnie mu tam słychać i Artura. To jest właśnie, który ma wbudowany mikrofon w sobie, więc tak naprawdę słyszymy to, czego nie możemy rozpoznać w audio analogowym, czyli jesteśmy pewni, że nasze komunikaty są wydawane, dlatego że z mikrofonu bardzo często jest odbicie tła i to wyróżnia w sobie zastosowania VoIP-owe. Jeżeli chodzi o funkcjonalność samego SafeStart'a, to jest tyle, tak samo jak w audio analogowym. Ale za chwilkę przejdziemy do różnic pomiędzy takim audio analogowym a VoIP-em i cechami tych systemów. Ja się tutaj rozłączę, żeby tam nie grzmiał mój głos po drugiej stronie.
Dobrze. Dodatkowo oczywiście takie połączenie jest rejestrowane. Ważną sprawą jest to, że ono pojawia się w notatkach, pojawia się też w samej historii obiektu jako zdarzenie z połączenia dźwiękowego i mamy możliwość odsłuchania nagrania takiego połączenia, bo jak przejdziemy sobie w historię połączeń, to będą one tutaj zawarte, więc mamy możliwość normalnie odtworzenia tego, co operator mówił. Jeżeli jest to domofon, czy też inne urządzenie dwukierunkowe, to oczywiście będziemy słyszeć też tą drugą stronę, która do nas mówiła. I tu chciałem przekazać z powrotem pałeczkę Krzyśkowi. Ja tutaj z Markiem koresponduję, jeśli chodzi o konfigurację, czy długości SIP-ów, czy różnych takich rzeczy. Wiecie, my staramy się trzymać pewien standard w SafeStarze i nie jesteśmy się w stanie dostosować do wszystkich urządzeń według ich jakby modeli, czy na przykład jeśli chodzi o długość hasła, to co tutaj stosujemy jest wystarczające i po prostu jeżeli coś się trafi w tym głośniku czy urządzeniu nietypowego, no to trzeba po prostu z tego nie korzystać, wpisać po prostu długość hasła jako ten SafeStar jakby umożliwia. Natomiast dlaczego to Paweł pokazał i może też ja mam zawsze takie obawy, czy to wszystko jest dobrze zrozumiałe. Myśmy chcieli wam to pokazać, żebyście widzieli kontrast między rozwiązaniami audio takim analogowym, a audio cyfrowym, czyli SIP. Dlatego, że tutaj jest różnica jest kolosalna między tymi dwoma rozwiązaniami. I teraz pozwólcie, że pokażę wam jeszcze taki ilustracyjny diagram. Możesz, Paweł, udostępnić tę prezentację. O, zwróćcie uwagę, jaka jest zasadnicza różnica między rozwiązaniami analogowymi a cyfrowymi. My od samego początku postawiliśmy na tory cyfrowe, no bo teraz wszystko jest cyfrowe. I tą komunikację VoIP-ową rozwijamy już od dobrych 5-6 lat i ona naprawdę bardzo fajnie działa. To są tysiące urządzeń podłączonych w tej chwili do tego serwera. Tam jest szereg takich rzeczy, które są w ogóle game changerami w tej komunikacji. Przede wszystkim to, że my mamy kontrolę, że ten głośnik cały czas tam pracuje, że on żyje, bo jeżeli ktoś go obetnie, to momentalnie wiemy o tym, jest alarm w systemie. Natomiast w przypadku audio analogowego kompletnie nie ma takiej możliwości, żeby to w jakiś sposób zweryfikować, poza tym, że trzeba pojechać na taki obiekt. Druga rzecz jest taka, że tu w przypadku SIP-a no mamy możliwość nagrywania tego, co zostało powiedziane, tak zbilingowania, natomiast w przypadku analogowej komunikacji no to zrobiliśmy z tymi notatkami, tak żeby to mniej więcej jakoś wyglądało. Jakościowo, żeby... I teraz tak, jeśli chodzi o zasadnicze różnice, no to zobaczcie tutaj na tym schemacie, że ten pierwszy od góry to jest układ analogowy. I taki komunikat wychodzi z SafeStara, on sobie leci przez internet, wpada do rejestratora i to jest to miejsce, to jest ten taki kawałek, nad którym mamy kontrolę. Czyli to, co tam Paweł pokazywał, że wychodzi komunikat, że ten komunikat głosowy został wygłoszony, no to on dochodzi tutaj, do tego rejestratora. Natomiast potem do tego rejestratora, jak wiecie, to po prostu analogowym cinchem jest wpinany zwykły kabelek, który jest podłączany do wzmacniacza. No chyba, że głośnik jest ze wzmacniaczem, ale najczęściej jest tak, że to jest jeszcze taki wzmacniacz i jest głośnik analogowy. I tak naprawdę od momentu, kiedy kończy się ten rejestrator, to znaczy gdzie jest płyta tego rejestratora i złącze cinch, to tego momentu nie mamy absolutnie żadnej pewności, czy faktycznie ten komunikat został wygłoszony, czy nie, czy jest wyraźny, czy nie i tak dalej. No bo wystarczy potrącić, wyleci ten cinch, ktoś źle zlutował, czy ktoś potem złośliwie przeciął kabel, czy na słupie już przeciął kabel. Wiecie, jak te instalacje wyglądają na budowach. Albo wzmacniacz jest wyłączony. Tak, tak, tak. Albo zasilacz nie podoła, albo coś. No, generalnie no, obawiam się, że tutaj
jest duży jakby duża skala możliwych problemów. Natomiast w przypadku głośnika cyfrowego, no to ten układ jest po prostu banalnie prosty, bo ten głośnik cyfrowy, on po skonfigurowaniu łączy się bezpośrednio z serwerem VoIP, który już jest integralną częścią SafeStara i tutaj nie ma prawa się nic wydarzyć, nie? No chyba, że ktoś zapiankuje ten głośnik, ale są też takie, które jakoś tam to uniemożliwiają. No niemniej jednak tutaj wiemy, że zostało wypowiedziane, że jest komunikacja, te głośniki cyfrowe też są innej jakości, można zdalnie je parametryzować, głośniej, ciszej i tak dalej, to jest w ogóle inna półka. Oczywiście to jest droższe rozwiązanie, niewątpliwie, tak? Ale jeżeli nam zależy na tej jakości i inwestujemy pieniądze w kamery, w te wieże, w różne rzeczy, to naprawdę te parę stówek dołożenia więcej za rozwiązanie VoIP-owe to nie powinno jakby tutaj być dużym obciążeniem. Tutaj jeśli chodzi o takie szersze wypowiedzenie jeszcze tych różnic, no to teraz Pawłowi też przekażę głos, bo tutaj on, Paweł, omówi też jeszcze raz te główne cechy. Tak jest. I oczywiście nikt nie skreśla audio analogowego, bo ma też swoje plusy. Najważniejszym jest pewnie cena, ale też szybkość implementacji, dlatego że urządzenia VoIP-owe oczywiście wymagają jakiejś konfiguracji, trzeba to zrobić, ktoś się musi na tym znać, co nie zmienia faktu, że można się tego nauczyć. W przypadku analogu jest to o tyle proste, że przy małych implementacjach można kupić głośnik z wbudowanym wzmacniaczem, podpiąć go bezpośrednio pod rejestrator i tyle. Są oczywiście tego mankamenty, dlatego że wejście liniowe takiego wzmacniacza też nie może być na długim dystansie, czyli jeżeli podejdziemy od rejestratora do głośnika, to raczej nie możemy kilku metrów przekroczyć. W momencie, kiedy oczywiście budujemy system duży, gdzie są wzmacniacze radiowęzłowe, może być tych głośników bardzo wiele, to oczywiście te dystanse nam się zwiększają, ale znowu mamy problematykę okablowania do tego wzmacniaczy, samych głośników 100-woltowych, i tak dalej, co nie zmienia faktu, że skalowalność systemu jest, powiedzmy, trudna, ale rozwijalna. Oczywiście brak konieczności konfiguracji, to już mówiłem. No i cena. I przejdźmy troszkę do wad. Brak kompatybilności rozwiązań producentów. Ja mogę jeszcze dodać, wiesz, tak? Paweł, jeszcze na tym poprzednim slajdzie warto już to podkreślić, że do takiego wzmacniacza można całą linię tych głośników wpiąć, nie? Ładnie. No, tylko że to już trzeba zrobić w sposób umiejętny, bo jeżeli ten kabel będzie za długi, no to po prostu ten głośnik 200 metrów dalej, po prostu, czy w ogóle te głośniki nie będzie ich słychać, bo będzie za małe napięcie do tego, żeby to wyzwolić. Więc to już jest taka zabawa, powiedziałbym, no bardziej dla tych, którzy się znają na tych tematykach analogowych. To, co tutaj jeszcze jest fajne, to teoretycznie, nie wiem, czy to kiedyś próbowaliście, ale taki tor audio można wpiąć w system nagłośnienia na obiekcie, bo jest na przykład system jakieś tam głośniki ewakuacyjne czy coś, więc tam też można taki komunikat globalnie sobie wyzwolić. Więc to daje też takie możliwości opędzenia tych tematów szybko i tanio. Tak, a ja zaraz pokażę, że w VoIP-ie też VoIP-a to nie mija i też można takie rzeczy wykonać. Jeszcze tylko z takich mankamentów, no to brak kompatybilności między producentami rejestratorów. O co chodzi? Generalnie to, że macie systemy VoIP-owe, to jest jeden standard. Czy kupicie jednego producenta, czy drugiego, to zaraz opowiem, to będzie to standaryzowane. W momencie, kiedy kupujecie rejestrator Dahua, to on ma inne protokoły, rejestrator Higvisiona ma inny protokół i każdy z tych producentów ma inny protokół. No okej, my to teraz integrujemy, co nie zmienia faktu, że przypuszczam, że jeżeli używacie tego na stacjach, to żeby wypowiedzieć jakiś komunikat, to trzeba zalogować się do programu Hika, a jak macie Dahua, to trzeba do programu Dahua. I to jest problematyczne, bo co kupicie za sprzęt, to on będzie z innej bajki i nigdy nie będzie jednym standardem audio, tak? I to jest bardzo duży mankament. I to ogromny. Trudność skalowania systemów, to tak jak powiedział Krzysztof, że no generalnie
potem rozbudowa takich systemów jest problematyczna, trzeba to dobrze policzyć, trzeba wiedzieć, co się robi, jak rozbudowywać systemy radiowęzłowe 100-woltowe albo zwykłe wzmacniacze, to też nie jest takie proste. No i brak podziału systemów na jakiekolwiek strefy, czyli w tym momencie, jeżeli mamy jedno wyjście z wzmacniacza i mamy 10 głośników na obiekcie, to będziemy słyszalni przez wszystkie głośniki naraz i nic tego nie zmieni. Trzeba by było robić systemy, gdzie kamery mają wbudowane analogowe audio, pod kamerami wzmacniacz z głośnikiem i wtedy można próbować takie obiekty dzielić na strefy, no a ograniczeniem jest po prostu sprzęt producenta rejestratora. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o analogowe audio, to no, tyle tak mniej więcej wygląda taki system, gdzie mamy 100-woltowy wzmacniacz i kilka głośników. Najprostszy, przejdźmy do systemu VoIP-owego, gdzie tych plusów jest troszkę więcej niż minusów, minusy oczywiście też są, elastyczność i skalowalność systemu, bo tak naprawdę kupując wiele głośników, które mają wbudowany VoIP, możemy je rozmieszczać w dowolnym miejscu na obiekcie, gdzie na przykład mamy już sieć komputerową, a jeszcze jak ją mamy już zasilaniem POE, to tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie podłączenie głośnika, czyli jeżeli klient od nas wymaga rozbudowy takiego systemu w danym miejscu, to jeżeli znajduje się tam gdzieś w okolicy switch, kamera, cokolwiek, to montaż głośnika zbudowanym wzmacniaczem, znaczy VoIP-owego, i w tym momencie mamy temat załatwiony. Co ciekawe, jeżeli tak naprawdę mamy duże odległości pomiędzy jakimiś miejscami, to też nas to w ogóle nie ogranicza, bo tak naprawdę medium może być światłowód, może być Wi-Fi, czy na przykład LTE, bo też takie rozwiązania widziałem, gdzie po prostu stoi internet i tylko głośnik, bo jest taka konieczność, tak? Na przykład z jedną kamerą. Jeżeli chodzi o tworzenie grup, to każde urządzenie VoIP-owe może być osobno, czyli możemy dzwonić na każdy z głośników na obiekcie, a możemy je zgrupować i w tym momencie na przykład podzielić na strefy, gdzie po prostu wydzwaniamy się do danego sektora dużego obiektu. Tak? Jeżeli mamy podział na wieżę, to możemy zadzwonić na jeden głośnik na wieży, na dwa, na trzy osobno, na trzy razem, to jest dosyć duża siła tego. Dodatkowo dochodzą nam inne typy urządzeń, co jest bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem, a teraz, kiedy ochrona obiektu przestaje, tak jakby fizyczna przestaje troszkę istnieć, to takie dodatki jak na przykład domofony, wideodomofony są naprawdę in plus, jeżeli chodzi o inwestycje dla klienta, bo może się dodzwonić do centrum monitorowania, może się porozumiewać wewnątrz firmy też z tam gdzieś przy szlabanach, przy wjazdach, przy bramach. Dużo naszych klientów już te rozwiązania stosuje. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy to, że jest wielu producentów, którzy standaryzują w ten sam sposób SIP, więc można korzystać z wielu, wielu produktów, wielu producentów. I tutaj też oczywiście jest ta ciemniejsza strona, pojawia się minus, gdzie niektórzy producenci nie umieją utrzymać standardu, zostają, nie wiem, zmuszeni może do wykorzystania SIP-a, robią to źle i nie zachowują standaryzacji. W tym momencie takie urządzenia po prostu nie chcą współpracować z standardami i z centralami, które są na rynku. Tutaj Paweł, prosiłbym tutaj Dawida do pytania, jakbyś mógł skomentować na czacie. Natomiast ja w międzyczasie, tak kończąc już, bo tu zbliżamy się do końca, żeby tu was nie przedłużać, podsumowując jakby porównanie między tymi torami analogowymi i SIP-em, no to jest tak, no jakby no kto co woli, natomiast komu jest co lepiej, ale generalnie rzecz biorąc, ta technologia cyfrowa, ona ma więcej możliwości. No to jest jakby jasne i też chyba nikt nie ma wątpliwości. Natomiast czasami są takie sytuacje, w których się po prostu nie da tego sensownie zrobić w sposób SIP-em, bo na przykład ktoś ma, nie wiem, 200 wież, powiedzmy z jakimiś rejestratorami, do których są podpięte
analogowe rzeczy i nagle jakby ktoś miał kupić sobie 300 głośników SIP, no to dla niego to może być tąpnięcie finansowe. Też jest element zasilania czy bilansu energetycznego na takich na przykład wieżach, gdzie w wielu przypadkach ten SIP on pociąga tam kilkanaście czy kilkadziesiąt czy kilkaset miliamper i to też w tym, wiecie, przy tych problemach z zasilaniem tam może stanowić. No niemniej jednak trzeba mieć na względzie, że ten SIP jest bardziej rozwojowy, bardziej przyszłościowy, umożliwia oprócz głośników komunikację dwustronną, bo i też wideodomofony, ale też umożliwia zorganizowanie jakby wpięcie tych głośników i tych interkomów w cały globalny system komunikacji telefonicznej na stacji monitorowania. Bo to nie jest tak, że SIP w SafeStarze jest tylko i wyłącznie po to, żeby na głośnikach coś wygłaszać, tylko że po prostu SafeStar jest zintegrowany z centralą VoIP-ową i my możemy normalnie, operatorzy mogą mówić, rozmawiać z klientami przez SafeStara, to jest rejestrowane, wiadomo co, kiedy, kto powiedział, są tutaj podpowiedzi, od razu identyfikacja rozmówcy, kojarzenie z jakimiś zdarzeniami i tak dalej. Więc znaczy generalnie nie da się jednym zdaniem powiedzieć, to porównać, bo to troszkę jest porównywanie, nie wiem, melonów do śliwek, przy czym melon to jest SIP, a śliwka to jest ten analogowy ten. No to się je, to też jest mniej więcej okrągłe czy kuliste, natomiast to zupełnie jest inna skala wdrożeń. Podsumowując jeszcze to, co Paweł mówił, jeśli chodzi o kompatybilność i standaryzację. No faktem jest to, że w obu przypadkach jest jakiś producent tego urządzenia. Jeżeli to jest, są to rejestratory cyfrowe, no to one też podlegają jakimś okresowym upgrade'om firmware'u i może się zdarzyć, że kolejny upgrade wgrany zdalnie spowoduje, że audio nagle przestanie działać i wy tak naprawdę nawet nie będziecie wiedzieć. No bo wgracie nowy firmware do rejestratora, obrazy będą widoczne, prealarmy będą widoczne, będzie się wam wydawało, że ten komunikat zadziała, kiedy on tak naprawdę z jakichś powodów nie zadziałał. To samo tyczy się, ten sam problem, tylko w innej skali, jakby z innego kąta widzenia, dotyczy urządzeń SIP, no bo w tym urządzeniu SIP też my mamy przy tej skali tysięcy urządzeń, już mamy pewne wnioski, że ci najlepsi, nawet że tak powiem, bardziej ekskluzywni, najdrożsi producenci, no też mają problem czasami z kompatybilnością, więc to nie jest tak. To, przed czym moglibyśmy przestrzegać, to chcemy tutaj was przestrzec przed kierowaniem się wyłącznie ceną. Są na rynku urządzenia, domofony, które są dobre i tanie, i naprawdę wow, mamy nawet taki na biurku, i są obok w podobnej cenie kompletnie nie nadające się do tego i po prostu co chwilę trzeba je wymieniać i restartować. Więc tutaj my służymy jakimś taką pomocą czy ewentualnie wsparciem w informacjach, natomiast też sami nie dajcie wszystkiego na wiarę, testujcie. I w przypadku analogowego audio ja bym ogólnie rekomendował wam, że jeżeli grupa jest na obiekcie, bo z jakiegoś powodu wysyłacie grupę interwencyjną, to jeżeli ona tam jest, to wy wtedy ze stacji niech operator przetestuje to audio. Jeżeli grupa jest wysłana, operator widzi to w kamerach, niech powie i niech grupa mu da feedback, czy słychać. Bo tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby mieć audio, tylko chodzi o to, żeby przestępca cię słyszał. A to są dwie różne rzeczy. I to można tylko sprawdzić w sposób taki, powiedzmy, empiryczny. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, bo tam nie dokończyłem tematu, który powiedziałem na samym początku, że oczywiście to nie jest tak, że audio analogowe nie może być zastępowalne przez VoIP-a częściowo, bo oczywiście jeżeli już macie to analogowe audio na obiekcie, to nic nie stoi na przeszkodzie w dodaniu modułów audio, które generalnie będą wam częściowo tak jakby zastępować to, co analogowy rejestrator potrafi, czyli magiczne wyjście audio, tak? Te moduły są relatywnie bardzo tanie, a jeżeli już system istnieje, taki jak właśnie DSO, powiadomienie o możliwości wygłaszania komunikatów, czy już istniejące urządzenia audio, w tym momencie można zamontować taki mały, prosty moduł, gdzie on
dalej ma swoją linię, dalej my do niego, znaczy my, operator do niego dzwoni, tylko ma wyjście liniowe, które jest podpięte w wzmacniacz, w system 100-woltowy, w to, co na obiekcie już istnieje. I tak jak mówiłem, takie moduły są relatywnie tanie i pozwalają istniejącą infrastrukturę zaadaptować do VoIP-a. Znaczy tanie to można powiedzieć, że kosztuje to kilka stówek, nie? W takiej przyzwoitej, no, to fajnej relatywnie ubudowie. Tanie w porównaniu do... No dobrze, to dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Życzymy zapraszamy na warsztat. Ciepłych dni, bo pogoda dobra, weekend już za dwa dni, więc trzymajcie się i do zobaczenia na warsztatach. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.